Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, raz. Na tę miłość nie ma rady. Debiutancką płytę Marek Wiedrzycki wydał 2 lata temu. Choć na zawodowej scenie disco polo działa krótko, to już zdobył ogromną popularność. Jego piosenki Szalona dziewczyna, Seksoholik czy Kochaj zna każdy fan disco polo. Według Marka przepis na przebój jest prosty. Polski tekst przede wszystkim, bo ludzie bardzo lubią rozumieć to, co słuchają, czy to, co śpiewają. Że o tobie myślę wciąż. Łatwość przyswajania tych dźwięków, tej muzyki, może prostota, jej melodyjność ogromna, która się ludziom podoba. I powiem ci, że moje łzy to coś nie tak. Jest to muzyka rozrywkowa, muzyka taneczna, która ma wzbudzać w człowieku same pozytywne emocje. Że jeszcze nikt. Te proste dźwięki podbiły serca Polaków na początku lat 90. ubiegłego wieku. Wtedy disco polo zdobyło szturmem listy przebojów, ale piosenki zespołów takich jak Bayerful, Top One czy Boys nie przypadły do gustu krytykom muzycznym. Disco polo zbojkotowały też największe polskie stacje radiowe i telewizyjne. Obserwujemy powrót, tak? On tak naprawdę nastąpił około 2-3 lat temu, kiedy to wszyscy sobie przypomnieli, że disco polo nadal istnieje. Powstała masa nowych zespołów. Stare również wróciły z powrotem na scenę, z nowym materiałem. Klub, który mieści załóżmy 700 osób, zdarzyło nam się wielokrotnie, że na nasz koncert wbijało się 1500 osób. Graliśmy koncert z trubadurami i panowie z trubadurów pokłócili się z organizatorką konkursu. Jak to my robiliśmy support zespołów i disco polo? No jak to może być? A kierowniczka, która to organizowała, organizatorka, powiedziała: panowie, wasi fani to albo już śpią, albo leżą w piachu. Ci ludzie są teraz na topie, to ich te tłumy przyszły słuchać. Muzyka disco polo budzi skrajne emocje. Jedni ją kochają, drudzy nienawidzą. Ale prawdziwi fani przy tych prostych dźwiękach po prostu świetnie się bawią. Dyskoteki pełne fanów disco polo można znaleźć nie tylko na wsiach, ale też w największych polskich miastach. Wystarczy odwiedzić jedno takie miejsce, by przekonać się, jak dynamicznie rozwija się ten gatunek muzyki. Mamy profesjonalny sprzęt, mamy profesjonalnych producentów, którzy zajmują się tym, żeby ta muzyka brzmiała na poziomie tym, co słyszymy w radiu. Zespoły i zespoliki, które jakby nie podołały technicznie, umiejętnościami, scenicznie, zaczęły odpadać i w chwili obecnej obserwujemy wzrost poziomu, wzrost jakości produkcji, lepsze klipy. Zmienili się też sami fani. Ludzie bawią się przy niej zupełnie inaczej niż 20 lat temu, to znaczy z pełną świadomością, tak to jest disco polo, tak to jest kiczowate i my chcemy się bawić przy kiczu. Przyszłość jest świetlana, bo ludzie będą słuchać dalej tego, czego chcą. Media nie mogą im narzucić czegoś innego, jak miało to miejsce w roku 2000, kiedy zniknęły programy disco polowe ze stacji. Disco polo zawsze było. Ono zawsze było, ludzie tego zawsze słuchali. Ale ręce wysoko, wysoko! Jarosław Olechowski, Newsweek.